Zapnijcie pasy i przygotujcie się na podróż przez psychoaktywny park rozrywki. To miejsce, gdzie możesz poczuć się jak superbohater, geniusz i artysta. Ale uwaga, zanim kupicie bilet. To nie jest park rozrywki dla słabych serc. Nie, to raczej roller coaster, który raz cię podnosi do nieba, a raz rzuca w otchłań piekła szybciej niż zdążysz powiedzieć: o Boże, co ja zrobiłem? Zaczynamy od heroiny. Mrs. Bates. Jak mawiał Alfred Hitchcock, film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. Po wstrzyknięciu heroiny, efekt działania pojawia się praktycznie natychmiast i trwa do około 5 godzin. Heroina to król pierwszych wrażeń. Obiecuje uczucia euforii i głębokiego spokoju. To jak poczucie cudownego spokoju, nawet jeśli wokół ciebie świat się wali. Znieczulenie? O tak. Czysta heroina to biały, sypki, bezwonny proszek o gorzkim smaku. W Polsce zyskała swój odpowiednik w postaci tak zwanego kompotu wywaru ze słomy makowej o oleistej konsystencji i brązowym kolorze. Została syntetyzowana w XX wieku jako alternatywa dla morfiny. Prawie natychmiast uznano ją za substancję przełomową w leczeniu bólu i kaszlu towarzyszącego gruźlicy i zapaleniu płuc i zaczęto ją produkować na skalę przemysłową, ale szybko okazało się, że jest znacznie bardziej uzależniająca. W latach 20. w Niemczech zamiast tradycyjnych pralinek na półkach sklepowych błyszczały czekoladki z dodatkiem heroiny. Były one reklamowane jako idealne dla nerwowych kobiet. Heroina uzależnia psychicznie już po zażyciu pierwszej dawki. Uzależnienie fizyczne także następuje bardzo szybko, ze względu na obecność silnych objawów abstynencyjnych. Heroina to taki szybki romans wśród narkotyków. Jest główną przyczyną zgonów związanych z przedawkowaniem. Heroina to jak ten zły magik, który najpierw pokazuje ci niesamowity trik, a potem znika z twoim portfelem, zdrowiem i życiem. O! Kokaina, czyli gwiazda Hollywood wśród używek. Ta biała substancja obiecuje ci chwilę w centrum uwagi, gdzie wszystko jest możliwe. Ty jesteś reżyserem swojego życia. Ale uwaga, bo choć kokaina daje ci uczucie euforii i nieograniczonej energii, to jest to jedynie trailer filmu, którego nie chcesz oglądać do końca. Kokaina jest wyizolowana z liści koki, rośliny pochodzącej z Ameryki Południowej. Zyskała popularność w XIX wieku jako lek znieczulający i stymulant. Wykorzystywano ją na szeroką skalę w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Do 1929 roku była składnikiem Coca-Coli. Działa pobudzająco, euforycznie. Po jej zażyciu nie czujesz głodu ani zmęczenia. Kto by chciał spać, gdy można robić wszystko naraz? Jednak jej efekty są krótkotrwałe, co sprawia,
że osoby używające kokainy często sięgają po nią ponownie i ponownie, co prowadzi do silnego uzależnienia. Organizm przyzwyczaja się do obecności narkotyku i potrzebuje go więcej, aby kontynuować tą niesamowitą jazdę pełną euforii i adrenaliny. Ale po pewnym czasie zaczynasz zauważać, że ten roller coaster ma pewne, powiedzmy, drobne usterki. Raz na jakiś czas pasażerowie doświadczają niewielkich awarii w postaci ataków serca. Inni z kolei mają niespodziewane zawroty głowy w postaci udarów mózgu. Początkowo była legalna. Reklamowano ją hasłem: z tchórza robi bohatera, a z milczka gadułę. Narkotyk ten uchodzi za ekskluzywny i trudno dostępny, a jego ceny sięgają nawet 500 zł za 1 gram. To taki Gucci wśród narkotyków. Nie każdego stać, ale każdy by chciał. No, prawie każdy. Reszta z nas jest zbyt zajęta, próbując zrozumieć, dlaczego ktoś płaci tyle za coś, co trwa krócej niż reklamy w telewizji. Ponad połowa światowej produkcji kokainy odbywa się w Kolumbii. Szacunkowa wartość globalnych wydatków na nielegalną kokainę wynosi około 130 miliardów dolarów w ciągu roku. Tak, możesz poczuć się jak gwiazda Hollywood. Ale pamiętaj, że każda gwiazda ma swoje upadki. I w przypadku kokainy upadek jest równie spektakularny jak początek. Czas na guru wellness wśród używek. Zielona dama obiecuje relaks i głębokie przemyślenia o życiu, wszechświecie i wszystkim pozostałym. Efekty? Relaksacja na poziomie wszystko jest w porządku, nawet jeśli nie jest. Na wakacjach w swojej głowie, gdzie jedynym problemem jest to, czy masz pod ręką wystarczająco dużo przekąsek? I nagle zwykły jogurt smakuje jak ambrozja, a suchar staje się delikatnością godną królewskiego stołu. Zielona panienka, która od wieków flirtuje z ludzkością, rozpala umysły i inspiruje artystów. Zanim stała się ulubienicą hipisów i gwiazd rocka, była już znana w starożytności, gdzie jej nasiona służyły jako pokarm, a włókna do produkcji tkanin. Ale kiedyś, w pewnym magicznym momencie, ktoś odkrył, że ta roślinka ma w sobie coś więcej niż tylko błonnik. Legalność marihuany to temat, który zawsze będzie gorący, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś wyluzowany.
W jednym kraju jesteś traktowany jak Al Capone za posiadanie jednego jointa. A w drugim możesz ją kupić w sklepie obok organicznych warzyw i wegańskich przekąsek. W Polsce od 2019 roku zioło można nabyć na receptę w aptece i może je przepisać każdy lekarz z wyjątkiem lekarza weterynarii. Uprawianie marihuany w domu może wydawać się ekscytującym ogródkiem działkowym nowoczesnego hipstera, gdzie zamiast ogórków i pomidorów dostajesz głębokie rozmowy i niekończący się śmiech. Dziś jesteś ekorolnikiem, który z dumą patrzy na swoje rośliny i myśli: oto jestem twórcą życia. Ale jutro, kto wie, może zrobią o tobie materiał do lokalnych mediów, ale nie z powodów, na które byś liczył. Choć marihuana jest często postrzegana jako tak zwany miękki narkotyk, jej chroniczne używanie może prowadzić do problemów z pamięcią oraz problemów z koncentracją. U niektórych osób może także nasilać objawy lękowe i depresyjne. Marihuana jest jak ten nauczyciel jogi, który zawsze mówi: żyj chwilą, wszystko będzie dobrze. Ale czasem zapomina dodać: o ile nie przesadzisz. Przejdźmy teraz do narkotyków syntetycznych, czyli geniusze laboratorium w świecie używek. Syntetyki, czyli oprócz amfetaminy, metamfetaminy, to również tak zwane dopalacze. To jak kupowanie markowej odzieży, tylko że zamiast Made in Italy masz podróbkę nieznanego garażu. Dopalacze to przede wszystkim syntetyczna marihuana. Substancja ta jest około 800 razy mocniejsza od jej naturalnego odpowiednika. To na przykład dobrze znany w Polsce mocarz, który w 2015 roku był przyczyną fali zatruć. Susz dowolnej rośliny spryskiwany jest roztworami syntetycznej marihuany. Zaciągnięcie się dymem tej substancji wywołuje szereg objawów niepożądanych, takich jak poczucie odrealnienia, agresję czy palpitacje serca. Testy na obecność narkotyków? Proszę bardzo. Syntetycznej marihuany nie można wykryć za pomocą policyjnych testów narkotykowych. Wiele osób ten argument zachęca. Nie narażają się w ten sposób na konsekwencje prawne. O tak, te substancje obiecują wszystko. Od euforii po transcendencję. Ale zwykle dostajesz tylko bilet w jedną stronę do krainy paranoi. To jak rosyjska ruletka w świecie chemicznym. Możesz poczuć się jak na najlepszej imprezie swojego życia. Albo jak w najgorszym koszmarze, z którego nie możesz się obudzić. Fentanyl jest jak ten gość na siłowni, który zawsze podnosi najcięższe ciężary w świecie syntetycznych opioidów. Jest aż 50 razy silniejszy niż jego kuzyn, heroina. Ze względu na jego potencję, ryzyko przedawkowania i śmierci jest niezwykle wysokie.
W samym tylko 2022 roku w USA z powodu przedawkowania zmarło 70 tysięcy osób. W świecie oszczędzania i poszukiwania okazji, kto by chciał przepłacać za heroinę, skoro dostajemy luksusowy produkt za cenę z dyskontu. Wielu użytkowników nie ma pojęcia, że narkotyki uliczne są wzbogacone tanim w produkcji fentanylem. Chemikalia wykorzystywane do produkcji fentanylu sprowadzane są głównie z Chin. Geniusze z laboratorium zawsze eksperymentują. Dziś masz jedną formułę, a jutro już zupełnie inną. To jak bycie królikiem doświadczalnym, któremu nikt za to nie płaci. Ale czy są jakieś narkotyki legalne? O ile termin narkotyk często kojarzy się z substancjami nielegalnymi i silnie uzależniającymi, to warto pamiętać, że alkohol i nikotyna również mają bardzo duży potencjał uzależniający. To klasycy w świecie dragów. To jak te stare, dobre filmy, które wszyscy znamy i... No niekoniecznie kochamy, ale z jakiegoś powodu wciąż oglądamy. Ironią jest, że te dwie substancje są szeroko akceptowane i dostępne praktycznie na każdym rogu. To taki McDonald's wśród dragów. Szybko, tanio i wszędzie. Papierosy są jak te grzeczne dzieci w rodzinie używek, które jednak potrafią narobić tyle samo problemów, co ich niegrzeczni kuzyni z listy substancji nielegalnych. O tak, są to narkotyki w garniturach i krawatach, które z uśmiechem na twarzy wprowadzają cię w świat uzależnień i problemów zdrowotnych. Ale robią to tak elegancko, że przez długi czas możesz nawet nie zauważyć, co się dzieje. A co z chorobami? O, to już jest bonus w tym związku. Bo choć nikotyna obiecuje ci chwilowe szczęście, to zapomina dodać, że jest to szczęście z ryzykiem raka, chorób serca i innych przyjemności. To jak bycie w kasynie, gdzie zawsze przegrywasz, ale z jakiegoś powodu wciąż grasz. I co najgorsze, nawet gdy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, to nikotyna szeptem mówi: jeszcze jeden raz, co ci szkodzi? Dym tytoniowy zawiera ponad 5000 związków chemicznych, w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg środków toksycznych. Palenie tytoniu jest najważniejszą przyczyną zgonów polskich mężczyzn i drugą przyczyną wśród kobiet. Uzależnienie od nikotyny to jak ten serial. Zaczynasz oglądać pierwszy odcinek, bo wszyscy mówią, że jest tak dobry. A potem jesteś zbyt zaangażowany, by się od niego oderwać. O tak, to używka tych, którzy myślą, że jeden raz nic nie szkodzi. Ale czasem jeden raz to już za dużo. Alkohol.
monarcha balów i wesel, suweren imprez i oczywiście niekwestionowany władca kaca. Ten charyzmatyczny władca, który obiecuje ci złote góry, radosne chwile i niezapomniane przygody, ale zawsze, zawsze wysyła ci rachunek w postaci bólu głowy, utraty pamięci i czasem utraconej godności. Jego wysokość alkohol jest tak wszechobecny, że trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek uroczystości bez jego królewskiej obecności. Wesela, oczywiście. Polityka, jak najbardziej. Pogrzeby, nawet tam, gości. To jest ten zapraszany na każdą imprezę gość, który przynosi zabawę do życia. Euforia, dezorientacja i utrata koordynacji. Brzmi jak opis każdej dobrej imprezy, prawda? A co z tym uzależnieniem? O, to jest jego królewski dar. Bo choć na początku jesteś tylko gościem na jego dworze, bardzo szybko możesz stać się jego poddanym. Zobowiązanym do regularnych danin w postaci kolejnych kieliszków, butelek i niestety utraconych lat życia. Gdyby alkohol wynaleziono dziś, byłby zakazany. Wódka może nie smakuje jak eliksir życia, ale tak właśnie się sprzedaje. Szacuje się, że na zabawę z alkoholem wydajemy globalnie ponad 250 miliardów dolarów rocznie. Alkohol jest przyczyną śmierci około 3 milionów ludzi rocznie na całym świecie. To jakby cała Litwa nagle zniknęła z mapy po jednej wielkiej imprezie. Narkotyki są jak te gry losowe w parku rozrywki. Wydaje ci się, że możesz wygrać dużą pluszową pandę. Ale zazwyczaj wychodzisz z poczuciem, że zostałeś oszukany. I tak, moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej fascynującej, choć nieco kontrowersyjnej podróży przez krainę narkotyków. Ale zanim zamkniemy tę księgę pełną tajemnic i zagadek, musimy odbyć jeszcze jedną podróż z doświadczonymi mistrzami ceremonii w świecie narkotyków. Don't be afraid. Mowa o psychodelikach, które poprowadzą cię przez labirynty umysłu i otworzą drzwi percepcji. Od szamańskich rytuałów w Amazonii przez mistyczne doświadczenia w starożytnym Egipcie, aż po hipisowską rewolucję lat 60. XX wieku. Weźmy na przykład LSD. To nie jest zwykły bilet do kina. To raczej wejściówka na prywatny pokaz, gdzie każdy film jest improwizowany na bieżąco. Psylocybina? Hello! Jakbyś zapisał swój mózg na lekcję tańca. Niespodziewane pozy. Głębokie rozciąganie percepcji. I oczywiście kilka niesamowitych wizualizacji. Ayahuasca to z kolei głęboka medytacja na brzegu rzeki podświadomości, gdzie każda fala przynosi nowe odkrycie.
psychodeliki są jak ten doświadczony podróżnik, który był wszędzie i widział wszystko, ale wciąż potrafi cię zaskoczyć. To substancje, które przetrwały próbę czasu i nadal są obecne na scenie. Jak te rockowe legendy, które wciąż grają koncerty mimo upływu lat. I co najważniejsze, te starożytne substancje wciąż są przedmiotem badań i fascynacji. Bo choć możemy myśleć, że już wszystko o nich wiemy, to one wciąż mają coś do powiedzenia. To jak ten dziadek, który zawsze ma jeszcze jedną historię do opowiedzenia, jedną lekcję do przekazania. Efekty? O, to jest jak jazda na najbardziej ekstremalnej karuzeli w parku rozrywki, która nazywa się Twoje wnętrze. Możesz doświadczyć euforii, transcendencji, głębokich wglądów w siebie i wszechświat, ale też i paranoi, lęku, a nawet bad trips, które są jak koszmary na jawie. Uzależnienie? Nie wywołują one typowych mechanizmów uzależnienia, takich jak tolerancja czy objawy odstawienne, które są charakterystyczne przy pozostałych substancjach, o których mówiliśmy. Jednakże to nie znaczy, że są one całkowicie bezpieczne w tym kontekście. Niektóre osoby mogą doświadczyć tak zwanego uzależnienia behawioralnego, czyli pragnienia doświadczania stanów zmienionej świadomości, co może prowadzić do nadużywania tych substancji. Legalność to już inna bajka. W większości krajów są one nielegalne. Choć ostatnio można zaobserwować pewien trend w kierunku ich medycznego i terapeutycznego zastosowania. Obiecujące wyniki badań w kierunku leczenia stresu pourazowego, depresji lekoopornej, czy nawet alkoholizmu. Psychodeliki są jak te tajemnicze księgi w bibliotece życia, które obiecują ci głęboką mądrość i niezwykłe doświadczenia, ale które również wymagają ostrożności i szacunku. I tak jak z modernistyczną sztuką, nie zawsze zrozumiesz, co się dzieje, ale na pewno będziesz miał o czym opowiadać. O, tak. To jest podróż, na którą warto się dobrze przygotować, bo nigdy nie wiesz, gdzie cię zabierze. Są jak ten zakazany owoc, który wszyscy chcą spróbować. Ale niewielu ma odwagę.